Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozdział 4. Iż wejrzał na niskość służebnicy swojej. Wierność pokory. Istnieje cnota, której znaczenie pojmujemy bardzo opacznie. Może dziś nawet bardziej opacznie niż kiedykolwiek. Jest nią pokora. Niektórym ludziom wystarczy usłyszeć to słowo, aby się przed nim wzdrygnęli jak na widok płazu. Wydaje się im, że pokora to jakieś płaszczenie się słabości przed siłą, tchórzostwa przed mocą. To jakaś służalczość nielicująca z ludzką godnością. Albo po prostu lenistwo, które pod pozorem własnej niegodności uchyla się od trudu i od ryzyka, od wysiłku i walki. Pokora w pojęciu wielu ludzi to jakaś bezkrwistość ducha i woli, unicestwienie człowieczeństwa w małości i poniżeniu. Chcąc jakoś upoetycznić tę pokorę, o której tylu ludzi ma tak ujemne mniemanie, przyrównuje się ją często do fiołka ukrytego pod osłoną własnych liści. Ale to porównanie nie jest całkiem trafne. Pokora, jeśli się pod czymś ukrywa, to jedynie w promieniach Wszechmocy Bożej. To też jeśli już mamy pokorę przyrównać do kwiatu, to raczej do przepysznej róży, która tak pnie się ku słońcu, tak wysoko wyrasta ponad własne liście i kolce i pień, że zalana blaskiem, w tym właśnie blasku, staje się niewidoczna. Bo tak właśnie pokora wyrasta ponad własną ułomność, słabość czy niemoc, by zanurzyć się całkowicie w źródle życia i mocy. Dlatego to Maryję, królową pokory, zwiemy Rosa Mystica, różą duchowną. Tym bardziej, że róża jej pokory była różą bez kolców. Gdyby chcieć określić nieodzowne, przyrodzone cechy pokory, bo przecież łaska nie niweczy natury, tylko ją doskonali i podnosi do wyżyn nadprzyrodzonych, to można by powiedzieć, że głównym warunkiem prawdziwej pokory jest umiejętność realnego patrzenia i trafnego oceniania rzeczywistości. Święta Teresa Wielka mówiła o pokorze, że jest chodzeniem w prawdzie. Dostrzegając, jak wygląda ten rzeczywisty układ prawdy, człowiek pokorny powie sobie: rzecz jasna, że ja sam jestem niczym i byłbym niczym, gdyby nie to, że już przed wiekami Bóg postanowił moje istnienie, a potem stworzył mnie i postawił w tym właśnie miejscu, czasie i warunkach. Skoro tak się stało, to wyznaczył mi jakieś zadanie do spełnienia. Od tego zadania nie wolno mi się wymawiać pod pozorem, żem go niegodzien. Kryłoby to w sobie przypuszczenie, że to zadanie będę musiał spełnić sam. A przecież nie ja sam, ale Bóg we mnie i przeze mnie będzie działał. Pan Jezus powiedział to wyraźnie: beze mnie nic uczynić nie zdołacie. Pokora jest więc warunkiem dobrych działań i nasieniem wszystkich cnót człowieka. Z pokory wyrasta umiejętność dostrzegania istotnego oblicza prawdy. Pokora rozkwita szybko wówczas, kiedy człowiek umie pochwycić brzmienie wewnętrznego głosu, jakim jest dla każdego człowieka anioł stróż, oznajmiciel Bożych życzeń. Głosu, który często nawołuje do rzeczy trudnych, do zadań zdawałoby się niewykonalnych, do obowiązków, które na pozór przerastają ludzkie możliwości. Nie znaczy to wcale,
aby miały to być rzeczy zawsze niezwykłe i wyjątkowe. Jak wiemy, wiele jest w powszednim, codziennym życiu takich obowiązków, zadań i nakazów, którym wydaje się nam, że wprost nie sposób jest podołać. Wtedy przychodzi chwila krótka, ale rozstrzygająca. Chwila dostrzeżenia własnej nicości, własnej niemocy. Chwila drżenia. Wiemy, że Maryja na słowa Archanioła zatrwożyła się. To jest właśnie zatrwożenie pokory. Ale jeśli wtedy nie oderwiemy oczu od siebie, od swojej małości, aby wpatrzeć się w nieobjęte widnokręgi Bożej Wszechmocy, drżenie to przejdzie w dreszcz strachu, małoduszności. I nie spełnimy nigdy tego, czego Bóg od nas oczekuje. Ale jeśli to drżenie przejdzie w święty dreszcz bojaźni Bożej, wówczas poczucie własnej nicości zginie wchłonięte przez wszechmoc naszego Ojca w niebie. Wtedy już dusza pokorna nie dostrzega siebie. Człowiek tylko dopóty siebie dostrzega, dopóki się nie wpatrzy w Boga i Jego wolę. Własną słabość i nieudolność dostrzega, jeśli się choć jednym palcem na nich opiera. Ale z chwilą, gdy w pokorze przestanie liczyć na jakikolwiek ziemski punkt oparcia, znajduje go natychmiast w Bogu. Nie myśli już wówczas o ludzkiej możliwości czy niemożliwości wykonania tego, czego Bóg żąda, ale pyta: jak mi się to stanie? Tak jak spytała niepokalana w chwili zwiastowania. Pytanie: jakże mi się to stanie, skoro męża nie znam? Było nie tylko wyrazem jej wierności ślubowanemu dziewictwu. Było w równej mierze wyrazem jej wierności pokorze, która nie widząc ludzkich sposobów wykonania tego, czego Bóg oczekuje, jedynie od Jego wszechmocy i Jego wszechwiedzy spodziewa się oświecenia, wskazania środków rozwiązania trudności. Jej pytanie było wyrazem tego właśnie realizmu pokory, która dostrzegając jasno, że coś jest po ludzku niewykonalne, nie mówi: nie może się to stać, ale zapytuje Boga: jak się to stanie? Pyta w żarliwej modlitwie, w nieustannej próbie o światło i siły, a jednocześnie świadoma, że skoro Bóg czegoś żąda, to nie poskąpi ani światła, ani siły. Już powtarza te słowa królowej pokory: oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy następuje ta chwila, kiedy to według słów świętego Pawła już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie. I wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Te słowa najdoskonalej streszczają całą tajemnicę wcielenia. Bowiem Słowo stało się ciałem, gdy Maryja wyraziła pokorną gotowość: niech mi się stanie. Pan Jezus nam wszystkim zapowiedział: kto czyni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest matką. Ten niesłychany zaszczyt włączenia do orszaku świętej Bożej Rodzicielki może nam zapewnić jedynie pokora, przez którą słowo woli Bożej może się stać w nas ciałem naszych czynów. Toteż pokora nie jest nigdy małodusznością czy unicestwieniem ludzkiej godności. Jest ona wręcz przeciwnie, jedyną gwarancją prawdziwej śmiałości i rozmachu, z jakim święci dokonywali swych dzieł. Porywali się na przedsięwzięcia po ludzku zupełnie niewykonalne. Ich pierwowzorem była zawsze pokora Maryi w chwili zwiastowania, która właśnie dlatego żadnego z żądań Bożych nie uznaje za niewykonalne, iż wie, że Bóg wywyższa pokornych i tylko dla nich czyni wielkie rzeczy, okazując moc swojego ramienia. Jednym z najwspanialszych przykładów osiągnięć, do jakich zdolna jest tylko pokora, jest święty, którego dziś czcimy, Franciszek z Asyżu. Ubogi i pokorny wchodzi do nieba bogaty, śpiewa Kościół na jego cześć w dzisiejszej mszy świętej. Ubóstwo i pokora
stanowią właściwie dwa oblicza tej samej rzeczy, zupełnego zawierzenia opatrzności. Pierwsza w sprawach materialnych i doczesnych, druga w sprawie wykonywania wszelkich żądań Bożych. A niemałe żądania skierował Pan Bóg do świętego Franciszka, skoro mu nakazał odbudować zniszczony gmach kościoła. Święty Franciszek pojął to początkowo w sposób dosłowny i zaczął odbudowywać walące się kościoły. Potem dopiero, nasłuchując w pokorze głosu żądań Bożych, zrozumiał, że idzie o cały Kościół powszechny. W ojczyźnie naszej odbudowujemy kościoły zniszczone przez wojnę. Ale jak od świętego Franciszka Bóg żąda od nas czegoś więcej. Odbudowania Kościoła, przybytku Bożego, zburzonego w tylu sercach naszych braci, a także i nas samych. I temu żądaniu pragniemy sprostać, gdy przyrzekamy Maryi, że uczynimy wszystko, aby Polska stała się Królestwem Bożym. Czyż po ludzku sądząc, to jest możliwe? Z pewnością nie. Gdyby nie pokora, gdyż jedna tylko pokora, Maryjna. Pokora wzorowana na niezgłębionej pokorze Panny Wiernej, zdolna jest poddać siebie Bożej Wszechmocy, która dokonuje cudów. Amen.